Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Tightlet Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Mamy prawie 600 osób, pewnie będzie trochę więcej. Arcymistrzowie z całego świata, gramy, walczymy, moi drodzy. Za półtorej minuty rozpoczynamy pierwszą rundę. Pytanie jest, jakie tu jeszcze jest pytanie? Jak osiągnąć ranking FIDE? Grać w turniejach na żywo, przede wszystkim partie klasyczne. I jak będziesz grał z osobami, które mają ranking FIDE, to też jesteś w stanie to zdobyć. 9 partii bodajże trzeba rozegrać z fidowcami, żeby osiągnąć jakiś tam swój ranking. Piotr, nie wiem, czy zagram z Bartoszem ostre debiuty. Nie planowałem tego, nie myślałem o tym, więc nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem. Dzięki, White, dzięki. Dobra, moi drodzy, 50 sekund. 50 sekund do rozpoczęcia. 40 i zaraz jedziemy. Przy moim rankingu, bo ten ranking jest, nie jest 2485, tylko 2500, chyba 40 około, więc na pewno nie trafię na jakiegoś kozaka. Chyba nie. Musiałbym mieć właśnie około 2485 teraz, jak tutaj, żeby zagrać z jakimś właśnie koksem z pierwszych numerów startowych. No jest Hikaru, jest Firuzja, jest, ojejku, Dubow, Duchless. Dużo jest zawodników tutaj kozackich. 10 sekund, moi drodzy. Za chwilę jedziemy. No i go. Mistrz FIDE. D4. Skoczek. Cześć, Stefczyku. Dobra. Królewsko, moi drodzy, indyjska. No może w ten sposób sobie dzisiaj zagrajmy. No i pytanie teraz, jak to dalej uskuteczniać? Może tak, tak? Muszę hetmanem zejść przede wszystkim na E7. To zejdźmy. Teraz jakiś B5 sobie zaplanujemy. Trochę inaczej gram niż ostatnio. Zagrajmy B5. Tylko po wymianie chyba muszę zbić tym pionkiem, bo jak zbiję tym, dostanę taki nieprzyjemny ruch. Tam, tutaj, tutaj, tutaj. Ciężko powiedzieć, jak to będzie stało. Zobaczymy, czy on wybije. Jak wybije, to wybije chyba tym mimo wszystko. Tak, bo gońca tu wstawię, wieża wchodzi na wolną linię. Raczej tak. Taki ruch też widziałem. I teraz chyba tutaj, tutaj. Tu się broni. Dobra, tak sądziłem, że tu będzie takie szłobicie. Bo teraz tak, jak zbiję do końca, to dostanę F4, E5. Z drugiej strony, jak odejdę skoczkiem, tu pilnuję, wchodzi wieża. Czy ja czegoś nie widzę? Bicie, bicie. Mogę hetmanem tam walnąć. No dobra, będziemy ryzykować. I teraz chyba tutaj mi się chce zagrać. Oczywiście jak pójdzie tak, to ja wybiję. Okej, poszło tak. Nie jestem z tej pozycji bardzo zadowolony. Nawet bardzo jestem z niej niezadowolony. Tu pionek wisi, ale tu też wisi, więc w materiale niby jest teoretycznie na razie porówno. Ale też nie można tak porównywać. H4 może jakiś. Wybił. Okej, no to gońcem. Żeby mieć jakieś opcje takie. Wisi, tam wisi.
Powiem szczerze, że jak dalej to uskuteczniać, jak dalej to grać, nie wiem. Ale coś grać trzeba, jak z czasem jest tak, tak sobie z czasem, tutaj królem zwieje, na wszelki wypadek F6 jakiś spróbuję zagrać. O właśnie, F6 spróbuję tutaj coś rozbić. Chociaż tutaj siódemka się osłabiła, czy jakieś opcje, no właśnie. No tak. Okej. Wybijemy. To jest chyba taki szach, moi drodzy. Troszkę szczęścia tutaj zawitało na moją szachownicę. No i dobrze, bo pozycja, bo zagrałem trochę tą królewsko-indyjską słabo. Trochę ją dopracuję, ja obiecuję, że ją dopracuję, moi drodzy, bo taki tutaj mam też zamiar. No teraz to już jest względnie łatwo, ale spokojnie, nie chwalmy dnia. Zagrajmy tak. Tutaj wymienimy, tutaj grozi jakaś wymiana hetmanów teraz. Trzeba grać do końca, bo to jeszcze wiecie. Ale już jest spoko, nie? W tej pozycji. Na H3 nie chciałem hetmanem tam wybijać. W sumie nie wiem dlaczego. Poczekajcie, bo teraz tak. Tutaj bicie. On zbije wieżą. Też w zasadzie dużo pionków będę miał. Dużo jest opcji. Tam wybije. On wybije. Ale zagrał sprytnie. Tu. Dobra, bije tutaj. Tu muszę oddać. A trochę pionów mam. Mam dużo pionów. Więc spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, i teraz mogę wieżą. A to nic nie da za wiele. Tutaj też mogę. Dam szach. Ojej, hetman bije. Co ja zrobiłem? Dobrze, 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 szachuś. Dobrze. Dobrze. Fuf, ale fart. Myślałem, że podstawiam figurę. Okazało się, że wyszło dobrze. Ajajajajaj. Zobaczcie, jak to się zmienia wszystko na szachownicy. Taktyka jest szalenie ważna. Szalenie ważna jest taktyka w szachach. Trzeba trenować. Ja tego nie widziałem zwyczajnie. No wezmę. Aha, tutaj. Ale hetmanówka też jest wygrana. O Boże. Słuchajcie, z taką grą to ja tutaj nie poszaleję dzisiaj. Jeszcze trzeba grać. Przecież tam mogą hetmanem lecieć i wygrywać łatwo. Królem muszę się teraz nieco zbliżyć. Spróbować bynajmniej. Dobra, hetmanem. Jak na środku stanę, to już jest dobrze. Jak weźmie piona, to ja tutaj podejdę. Albo tutaj. Tu chyba szacha teraz nie ma. Tu może zbić, ale to wtedy ja tam daję mata. Działo się, co? Działo się w tej partii mimo wszystko. No dobrze, ale jest punkt. Ale nie jestem zbyt zadowolony z tej partii. Niestety. No ale jest punkt. Okej, okay, gra w internecie. Trzeba brać na to poprawkę. Cześć, smoku. Witam cię serdecznie. Wejście smoka. Cześć, XN. Też również cię witam. Igu.pl, nic cię jeszcze nie ominęło. Pierwsza runda dopiero za nami. No tak, taka rozgrzewka, w zasadzie niezbyt prosta partia, to też daje do myślenia, że trzeba się skupić i jednak no, skoncentrować mocno. No, co tu dużo mówić.
Gońca, w którym ruchu? Powiedzcie mi, w którym ruchu? Aha, ja tutaj nie ustawiłem wam tabelki. Może będziemy zgadywać. Gońca, w którym momencie tego gońca zbić? Aha, dobra. Już wiem, chyba tu w końcówce mniej więcej. Bo też mogłem się od tego obronić w ogóle. Ale za dużo pionków. No tutaj pogoniec H3 to nie mogłem zbić raczej, bo on mi bije tu i tu wisi na G7, a tam mata niestety nie daje. Aha, mogłem. Znaczy tak, wiem o co chodzi. Bicie tutaj i szach. No wymiana musi być zrobiona, jak nie będzie, no to zbije ten w zasadzie lecie. A to dwa gońce, to też wiecie, nie do końca, bo na przykład on odchodzi, ja wymieniam, on wymienia i ja muszę tym gońcem zwiewać. No mogę tak jeszcze w sumie pograć. On tu by mnie straszył w ten sposób. Ja bym jakoś tak zareagował. On tutaj. No i wiecie, taka pozycja jeszcze nie wiadomo, czy jest względnie łatwa. Teoretycznie powinna być. Biorę tu, on bierze tu. No ja tam uciekam sobie, tak? Jak królem się przedostanę, G5 albo król G6, no to nie, no ta pozycja powinna być wygrana. Jednak, faktycznie. Ale na tym czasie to wiecie, jak jest. Pierwsza do przodu, tak. Dzięki, Łuki. Czy oglądałem partię Janka na Pucharze Europy? Nie. Nie oglądałem, ale ja się przyjrzę tym pucharze Europy i tam jakieś partie wyłuskam, bo widziałem, że Shirov piękną partię zagrał. Mateusz Bartel w zasadzie też zagrał dobrą partię, ale niestety przegrał, ale partia tam chyba dobra była. Dobra, słuchajcie, mamy arcymistrza. Mamy arcymistrza. Węgry. No to go. Lecimy. Przeciwnik mnie prześwietla. Możliwe. C4. Ok, tak też grają. Tak też grają. Tam jest już trochę inny wariant. Pamiętam, ale też spoko. Tutaj tu w ogóle E5 mogłem też zagrać. Ale E5 zdążę, o ile on nie zagra D4. Po D4 też jest fajna gra. I goniec B4 z tego co pamiętam. Właśnie tu są warianty ważne. Ok, i tutaj jest dobry ruch D5 prawdopodobnie. Aha, moment. Przecież jak on mi bije, nie mogę tym, bo tu dostanę szacha. Będę musiał tutaj wybić. Coś mi się zapomniało chyba w tym momencie. Muszę wybić, bo inaczej stracę gońca. No przecież. To teraz troszkę stanęło słabo, bo goniec zawsze może tutaj wskoczyć. Tutaj zrobimy sobie hetmanem strzał. No właśnie. Ale tu co jest? Ten jakiegoś mata mnie uskutecznia, czy? Nie, ja zagram gońcem, ja wyprowadzam figury. Okej, i tutaj. I teraz pytanie. Goniec E2, hetman G2 i wygrywam. Tu wisi, on nie ma jak bronić. Jakiś król E2. Słuchajcie, ta pozycja chyba jest wygrana w ogóle. No musiał zbić, dobra. Musiał zbić? Chwila. Bo tu będą szachy. Trochę mnie zakleszczy. Bije. Ok, skoczkiem się zasłania. Ok, skoczkiem się zasłaniam. I próbuję grać tak. Teraz trzeba bardzo dokładnie grać, bo on ma dobrą grę, taką ma inicjatywę sporą. Muszę tędy zwiewać. Może lepszym byłoby F5, żeby tu się zasłonić jeszcze. No te gońce mogą zrobić mi wielką krzywdę. Już się podniecałem, że mam wygraną. A to nie jest takie proste. No to nie jest takie łatwe jednak. Ale ciekawa partia przynajmniej. Już się cieszę z tego. Wieża tutaj wchodzi. Wieża tutaj wchodzi. Ja chyba muszę tak. Tak, muszę bronić się tutaj. On wieżą tu mnie atakuje. No właśnie. I nie pozwoli mi się wyłuskać. A, no właśnie. Kurczę blade. Dobry jest, dobry. Tutaj. No właśnie. Wieża tu, wieża tu. Jest to bardzo trudne zadanie przede mną, żeby się tutaj z tej pozycji wygrzebać. No nie wiem, gram tak. Aha, tu jeszcze jest goniec na D6.
Tego nie zauważyłem. Goniec D6 jest po partii. No gońce jednak tu zaszalały. Bardzo ciężko się było bronić. Bardzo ciężko było mi się tutaj obronić. No jest po partii, słuchajcie, niestety. Roszady nie mogłem zrobić, bo goniec na A3 stał. Kurczę, felek, ale wiecie co? Coś mi tutaj świtało, że ta pozycja jest dobra. No teraz to już mam w trąbę, nie? No, solidna nauczka. Nawet nie mogę wybić, nic nie mogę, bo odejdę, on mi zbije, ja zbiję, tu mat jest na D7. Wieża nie gra, no właśnie, tam H5. Wypunktował mnie. No wypunktował. Na C3 też nic nie daje, kompletnie. Wypunktował. Ja muszę zobaczyć zaraz z silnikiem, jak to... Nie, no dobra, poddaję. Miniatura została uskuteczniona. Szkoda. Szkoda, zobaczę analizę. Nie widzicie tej analizy, co? Właśnie nie widzicie tej analizy, dobrze. Ale widać prawie cały szachownik. Nie, no muszę... Muszę wam jakoś ją poprawić. No i właśnie nie lubię tego, muszę scenę sobie kolejną zrobić, wiecie co, bo nie chcę potem schrzanić tej analizy. Ale widać, szachownicę trochę widać, nie? Ja zobaczę tylko szybko tutaj pierwsze ruchy. Goniec B4, dobrze zagram, a goniec C5 jeszcze chyba jest. Goniec C5. Goniec B4 bicie, dobra. To na razie stoi dobrze, goniec D3, wiem, że to jest dobra pozycja. E5 grać normalnie. No widzicie, zły jestem na siebie, że po prostu zapomniałem trochę wariantu, jak grać. Ale D5 też niby można. Tu bicie. Goniec, bicie, tak. I co tutaj powstało teraz? Hetman bije D5. Goniec A3. Słuchajcie, ta pozycja jest praktycznie wygrana. Tylko co tutaj komp w ogóle pokazuje? Komp pokazuje hetman E5. Król D2, skoczek E4, to są tasiemce już, to trzeba znać. A po król E5 co będzie na przykład po tym posunięciu? No dobra, a co ja zagrałem? Jeszcze hetman, w ogóle hetman G2 i goniec D7 pokazuje z obroną fajną. No bo dlaczego by nie? No widzicie? Goniec B7. Tutaj. No nie! Słuchajcie! Zgadnijcie, jaki teraz ruch trzeba wykonać. Zobaczcie, jaki tutaj trzeba ruch teraz wykonać. Kto zgadnie... Stawiam, no nie mogę na wizji powiedzieć co, ale coś dobrego. Wiecie, że tu jest minus 3,5 ponad dla czarnych? Jasny gwint, ta pozycja jest wygrana. Tylko to trzeba liczyć jak maszyna w tym momencie. Ale pierwszy, wiem, że źle widać, ale tę część szachownicy widać prawie całą, co tu trzeba zagrać. Słuchajcie, trzeba zrobić długą roszadę. Długa roszada wygrywa. Król w ogóle schodzi z jakichkolwiek ataków, broni. I najlepsze jest to, że najlepszym ruchem jest tutaj bicie. Pokazuje maszyna, żeby tam wtrącić. Tu nic nie ma, bo tam wymiana hetmana, albo męczę dalej króla. I co on pokazuje? Jeżeli powierza F1, to bije tutaj hetmanem. No i pokazuje wygraną. Tu jest związanie, nie ma co robić. No tak. Masakra. Ja wiedziałem, ja czułem, że coś tutaj jest w tej pozycji. Długa roszada, a nie wieża D8. Ja wiedziałem, że to jest motyw z tą wieżą. Ale po roszadzie już, tak? Czy przed, a nie ma... Ten goniec stoi. No właśnie. Nie będę poprawiał ekranu, wiesz, bo mi się zaraz tam zepsuje coś. Wybaczcie, wybaczcie. Poprawię się za tydzień, jeśli chodzi o obsługę techniczną. No w każdym razie, dobra, ja to zamykam. W każdym razie tutaj zobaczcie, że w tej pozycji, o teraz, w tej pozycji trzeba zrobić roszadę długą, moi drodzy, jest pozamiatane. Komp ocenia minus 3,6, no to jest wygrana. Dzięki Smoku za rady, ale ja następnym razem na przykład po prostu scenę zmienię, wiesz, będzie łatwiej. A nie chciałbym tutaj zepsuć teraz gry. No długa roszada, jasny gwint. No zabrakło mi tutaj takiego
No nie wiem w sumie, czego mi zabrakło. To nie są łatwe ruchy. Trzeba po prostu takie ruchy mniej więcej znać. No tutaj wieża D8 troszkę już było ciężko jednak. Partii pod spodem? Nie rozumiem, smoku. Trudno, no trudno, ale wiecie co? To jest też dobra nauka. Takie porażki uczą. Bardzo dobrze. Kolejna partia? Ojejku. No chyba jeszcze nie. O rety. Ominąłem partię? Co jest? No nie, nie żartujcie, że ja będę bez jednej partii. Title Tuesday, co jest? Nie ma jeszcze partii. No to co mnie tutaj oszukujecie? Już. Oj, smoku, ależ mi się ciśnienie podniósł. Przecież automatycznie łączy. Kurczę, Felek. Oj. Luz, jest dobrze, jest dobrze. O, długa przerwa. Jeszcze trzy partie trwają. Będzie za chwilę dopiero runda numer 3. Ojej, no dobra, dobra, zapomnijmy o tamtej partii, ale przynajmniej widzicie, już czegoś tam się nauczyłem, nie? Mam nadzieję, że wy też coś tam też się nauczyliście. No, długa roszada, jakbym gościa zamiótł. Zamiódłbym go, kurczę blade, miałem go na widelcu. Widzicie, czyli tak, plus jest taki, że jak się dobrze debiut rozegra, to się dobrze rozegra debiut. Mamy szansę wygrać wtedy z arcymistrzem. No tak, smoku, to się zgadza. Że twój wpis podziałał mocno, mocno pobudzająco. Roszada dawała to, że ten król uciekał od tych gońców i bronił jednocześnie tego gońca na B7 i jeszcze wieża z hetmanem była na jednej linii. Ja wiedziałem, że potem tam jest ciężko. No dobra, zapomnijmy, o tym jedziemy, moi drodzy. A dwie pod rząd były czarnymi. Witam cię, Dariuszu, witam cię serdecznie. No, bolą, nie bolą, ale nauka. Zawsze mówię, w internecie to jest nauka, a jak przychodzi do prawdziwych partii, to trzeba na maksa cisnąć. Dobra, goniec E3. Ok. Taki ruch, słuchajcie, będzie piękny. O ile on F5 nie zagra. Goniec G4 będzie tak pięknym, strategicznym ruchem. Zagrał. Ale zaraz, chwilunia. To po prostu bije i goniec G4. Biały tutaj strategicznie stoi dobrze. Wymiana tych gońców jest na korzyść dla białych. Wprawdzie skoczek wskakuje, ale ja też mam dobre pole na E4. Nawet bardzo dobre pole. Tu atakujemy. Skoczek nie ma gry. Póki co. Zaraz uskutecznimy hetmana na D2. Zagramy wieżą, może na jeden F3, może wymienić nawet gońca. Ja często też mówiłem, że ten goniec jest bardzo ważny, ale w tym układzie strategicznym już nie jest aż taki istotny. No dobra, on gra całkiem ok. No hetman D2 myślę, że... Dobra, grajmy szybko, bo to też ważny jest czas. I teraz F3, nie chcę, ale muszę. I tu sobie uciekniemy. On tam coś będzie próbował. Dobra, on coś będzie próbował. Tutaj będziemy też coś próbowali przez C5. To jest nasza droga gry. Ale tutaj na mnie jedzie. On tu na mnie jedzie, proszę państwa. Pytanie, czy ja mogę tak po prostu. Dobra. Chwila, bo bezczelny przeciwnik.
Jak to grać? Że tak? Co zagram tak? Oddaję tego gońca świadomie. Tu chcę po prostu wieżę uruchomić. No powiem wam. Dobra, idziemy na niego. Też musimy go trochę straszyć. Też muszę go straszyć. Ten goniec podbicie, on tak wygląda tutaj. Co? Już tam zbić trzeba. Nie chciałbym tu odsłaniać tego króla, kurczę, ale chyba muszę. Może. Co? No nie wiem, zbijam, bo już sam nie wiem, co zagrać. Może tutaj zbić teraz. Czas mnie trochę goni, co? Spróbujmy na spokojnie. Wieża G8, to wieża F1. Tutaj bicie, tak na wstrzymanie go wezmę na końcówkę sucho, trochę czasu mi zleciało. Tutaj to tutaj. Tam coś podwisa. Tu może zbić. Zbiję tym chyba. On też tutaj myśli. No czas leci. No już długo myśli, słuchajcie. To teraz tak. O, tu się broni. Okej, no chyba tak muszę zagrać. W razie czego. Wieżę osłabiłem, ale co innego w tym momencie grać? Tak w miejscu trochę muszę postać. Tam wymieniamy. No wymieniamy. I tutaj. Na końcówkę spróbujemy pograć. No da szacha to tutaj. Nic tu się raczej nie dzieje. Tutaj już podwisa. Strategicznie lepiej to wygląda w końcówce. Widły były? Nie, na F6 nie było wideł. Goniec stał na straży. Tutaj chcę dać szach, ale spryciarz. Ale spryciarz. Ale spryciula. Powiem wam, nieźle mnie ciśnie. Oj, nie chciałbym się tutaj zagubić. Skoczek H4. Wymienił. Ok. Teraz już się czuję lepiej. Tu bronimy. Dobra. Jest pionek więcej. Króla do góry. A tak, na tego pionka? Porówno będzie. Ale może goniec będzie lepszy nieco. Jakiś G4 trzeba grać. Tak, to będzie lepsze. Tutaj powiedzmy, a tu jeszcze mu dałem szacha niepotrzebnie. Dobra, wracam do bazy. Tego piona zdejmę i będę szybki pionkami. Goniec jest lepszy. Przegrać nie mogę tej końcówki, teoretycznie. Tu będzie mi bił. No dobra, niech bije. Muszę tego zbić i zasuwać pionem. Zasuwamy.
Tak. Dobra, i tym zasuwamy. Będę szybszy. Dobra, mamy go. Nawet sobie tutaj zbijemy. Dla świętego spokoju. Szach. Dobra, jest. Ale była partia, troszeczkę się działo, nie? Troszeczkę się działo w tej partii. Dobrze, przeciwnik nie znalazł opcji ataku, więc tutaj się musiał jakoś wysypać. Oczywiście pewnie można było grać dokładniej. No, to zawsze można grać dokładniej, ale przy tym czasie to jest zawsze ciężko. Książki dla początkujących. No to myślę, że już cały czat wie, jakie są książki dla początkujących. Litmanowicz polecam serdecznie. Wszystkie pozycje są bardzo dobre. Koń do wzięcia był, jak hetmany były przy królu, czy mi się wydaje, w którym posunięciu? Już sprawdzimy. Koń do wzięcia. Nie mogłem tutaj wziąć, bo skoczek H4 z widełkami i po mnie. Ale on, myślałem, że on zagra tym skoczkiem tutaj na H4. Ja. Tutaj skoczek jest nietykalny, bo to mat grozi. No ale to wiecie, to się trudno liczy na takim czasie. Trzeba szybko liczyć. Skoczka po wymianie, jeszcze raz. Czekajcie, generalnie w tym debiucie przede wszystkim, co ja tutaj zrobiłem źle? Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. No to jest na pewno dobry ruch, bo wymiana tych gońców jest na korzyść dla białych. No wymiana, okej. Tak. Oczywiście można było też skoczkiem, ale to bez znaczenia chyba większego. Póki co jest pozycja taka strategicznie lepsza dla białych. No Hetman D2. Może jednak tym Hetmanem, ale tutaj nie chcę grać, bo tak mnie potraktuje. Może próbować. No, a może stać w miejscu. Dlaczego ja w sumie Hetmanem się ruszyłem? Może stać w miejscu, żeby trzymać tę diagonalę i grać B4, C5 swoje i wieża C1. Następnym razem tak zagram. Myślę, że tak. No, powodzenia, Kubiszon. Każdy kiedyś zaczynał grać w szachy. Myślę, że wiele osób tutaj jest początkujących teoretycznie. Większość nawet. No dobrze, ważne, że mistrz FIDE kolejny pokonany. Szkoda mi tej partii drugiej z arcymistrzem, jednak była dobra szansa. Ale dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Mamy trzy partie za nami, dwa punkty. O, jest i czwarta partia. Mamy. Ja cię kręcę. Para. To jest dobry arcymistrz, tylko tak troszkę go kojarzę. Siemka, siemka. Słuchajcie, 2935 to nie jest byle kto. I znowu królewsko-indyjska. Dobra, męczymy. Już jestem aż wściekły. Muszę tutaj lepiej to zagrać. Ciekawe, czy zagra skoczkiem. Tutaj zagrał. Tutaj zagrał. Ach, co to za ruch w ogóle? Co to za ruch? Dobra, D5. No i tak. I teraz według mnie jest bardzo dobrze. W ogóle źle zagrał tym skoczkiem. Bardzo źle. No, roszada. No tak, F3, F5 tradycyjnie. No, wieża C1. Okej, wiadomo. Tutaj lecimy. Poświęcam piona świadomie. Nie biję. Okej. Ja to poświęcam świadomie, moi drodzy. To jest pytanie, czy C6 nie można zagrać? Dlaczego nie? Kto zabroni? Chociaż może szybką akcję bym zrobił. Tutaj skoczek może coś zrobić, czy nie może? Niech mi ktoś podpowie. A4, B5, takie coś będziemy próbować. Takiego ruchu, tak, na taki ruch musimy uważać, ale tu się na razie wszystko trzyma. Może C6 było złe. Poszedł tutaj.
Ha, zaraz, przecież. A, mogę tak, mogę tak, mogę tak tutaj przytrzymać gościa. Spokojnie. No wiadomo, przerzuca się. Spróbujemy. O tym skoczkiem nie chciałbym przesadzić. Spróbujemy tak, żeby tam próbować coś. Król H1 zawsze mam. Okej. No właśnie, o ten punkt walczymy. Zagram król H1 szybko. No dobra, to jest pytanie, czy tutaj, czy wybić. No, wybicia nie chcę uskuteczniać. Może hetman D2. Królewska indyjska jest zwariowana, co? Jest zwariowanym debiutem. Masakra. Jak tu się przedrzeć? Nie widzę jakiejś opcji. Tego piona zgarnąć może jakoś. Skoczko może gdzieś tam wstawić. Skoczek tu to nie bardzo. Może wieżą. Może tak, żeby tu spróbować wjechać. To może jest jakaś opcja. On tutaj coś będzie planował na pewno na mnie. Ale zaraz skoczkiem będziemy próbować tam wejść. Dobra, wchodzimy. Aha, wejdę. Tu mi zagra tak. Nie, dobra, muszę zagrać tak. Teraz tak, on będzie tak próbował. Jak zagram tak, to tak. Tu. Czy ja tutaj w ogóle mogę? Zagram tak, żeby nie było E4. On zbije. Hetman C3, goniec D3, taki mam plan. Tu musiałem zejść. Chociaż goniec, zaraz, nie chcę tu bić. Ciekawe, czy on mi się do gońca dobierze. Tutaj mam nadzieję, że nie. Tak muszę zagrać. Ten skoczek nie gra. Z powrotem go zaraz. Z powrotem go. Okej, skoczek gdzieś tam sobie gra. Lecimy, kontra. Musi iść kontra. Dobra, tutaj wisi, tak mogę. Ciężko powiedzieć, jak jest z czasem. No jeszcze trochę jest czasu, 1,5 minuty. Ja wiem, że wierzę mu w puście. Ma szalenie interesująca pozycja, szalenie interesująca w ogóle partia. No, kontra, od razu. On musi czuć jakąś presję. Okej. Presja, tędy. No presja, musi być presja. Nie ma wyjścia. Skoczkiem za chwilę. Albo tu. Tu mogłem jeszcze kopnąć. Nie, nie mogę, bo hetman stoi. Niech on się boi. Ale skoczek F5, będę miał problemy z koniec. Może goniec tam. Ale pionek mi pójdzie do przodu. To jest jedyna moja deska ratunku. Ciężka sprawa. B5 chyba dobre jest u niego. Nie zagrał B5. Nie zagrał B5. No właśnie. O, nie zagrał B5. Tu mi kopnie, tu mi kopnie. Ajajaj. Tutaj. To mi zbije tu. Tu jakieś maty. Kurczę, blade. Tutaj. To mi zbije tutaj. Ja tam. On tu. No dobra. Chyba dobre. Mam nadzieję. Bierze C7? Ja zbiję wtedy tu, on mi hetmana tutaj. Może jednak niezbyt dobrze. A poczekajcie, teraz tu. Dobra, bijemy tak. Dobra, tu odbijamy. Skoczkiem odchodzę i tam do hetmana chcę. To jest mój główny cel. A wieża C2 jest. Ajajajajaj. Wieża C2. Nie widziałem tego ruchu, dopiero teraz zauważyłem. Poczekajcie, jeszcze taki ruch jest. Nie, nie mogę. Tu chociaż odbiję. Masakra. Co tu się dzieje? Ja
Jak to w figurach wygląda? 20 sekund, no tak, mamy teraz. Słuchajcie, to jeszcze Hetman B1 jeszcze chyba było dobre. Hetman B1 było dobre wcześniej. Ile ma czasu? 10 sekund. Hetman B1 chyba było dobre, słuchajcie. No właśnie. Teraz jest jak jest. On ma 3 sekundy. On ma 3 sekundy. Słuchajcie, wymieniamy. Wymieniamy. I tym skoczkiem, skoczkiem. No tak, widzę, 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 widzę. Co tu grać? Co tu grać teraz? No tak, no. 20 sekund. Tutaj dostanę, tak? Tutaj słabość. Piona podstawiłem, kurczę blade. Masakra. Szkoda. Aja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 j
Nie, no nie wiem co grać, no jest koniec partii. Masakra. Po partii jest. Ojejku, szkoda. Miałem gościa, no miałem w tej partii gościa. Miałem go, słuchajcie. Na pewno jestem przekonany, że partia była wygrana. Teraz tak patrząc na sucho. On w ogóle nie grał jakoś fantastycznie. Czemu ja go nie wycisnąłem? Zobaczmy w końcówce. Wiecie co? No, wiem, że to jest bardzo, bardzo bogate pole do analizy. Bardzo bogate pole, mega dużo się działo. No tutaj go wpuściłem. Pewnie jest dużo lepszych ruchów, ale wydaje mi się, że tu grałem w miarę dobrze. Tak mi się wydaje. Tutaj. No, C7. Może trzeba było tu spróbować. Zapomniałem o takim ruchu wieża C2, ale dobra, wydaje mi się, że też poszło ok. Tutaj bicie i on w ogóle chyba źle zagrał. Ciężko powiedzieć. Dobra, arcymistrzem jest to trochę tu tam. Trochę pograł. Tak. No tutaj grozi bicie, a więc ja muszę. A wiecie co? Może jakbym jeszcze lepiej przeliczył, to może taki ruch wygrywa. On by wybił. Ja tu, on tu nie może. Strasznie ryzykowna sprawa z tymi gońcami, ale bardzo możliwe, że ten ruch by wygrywał. No cóż, ale wydawało mi się, że to jest takie logiczne. I teraz on chyba się pomylił, tak zagrał. I zobaczcie, Hetman B1 teraz trzeba było zagrać. Koniecznie. Żeby tutaj związać gościa. Pionek jest nietykalny. I on na przykład jakby zagrał tak. To ja wieża tutaj na G1. No goniec E3. To ja tak. On bije mi tutaj. Tu grozi mat na G2. Ja wybijam i dorabiam hetmana. No i wygrywam. Chyba. On potem mnie wiąże. Możliwe, że nie. Za daleko by patrzeć. Za daleko by patrzeć. Goniec F5. Goniec F5. Tu w ogóle w końcówce jeszcze pograłem jak sierotka Marysia. Dlatego, że może tym gońcem inaczej jakoś trzeba było. Tu. On bije. Ja idę tu. Ła. Mogłem D6 iść. Miałem tu 40 sekund, on miał 3 sekundy. Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. No ta pozycja. Ja tu w ogóle podstawiłem pionka, no. On tu, no i po prostu D6 trzeba grać. No dlaczego D6 nie zagrałem? Zwyczajnie już podstawiłem. No i to się posypało. Słabości. Nie ma jak już to za bardzo się bronić przed wieżą C1. Widzicie, ale dobrze. Dobra partia była. Napędziłem mu dużo strachu. Blisko było. Blisko było. Goniec F5, mam zobaczyć, że teraz goniec bije F5. Goniec F5, to ja widzę tylko skoczka, żeby tu bił. Skoczek. No możliwe.
No możliwe, że goniec F5 było dobre, ale zaraz, goniec F5 i hetman bije, to wtedy ma hetman wieża na C2. Aha, ja mogę tutaj teraz uskuteczniać. A, i dużo tej taktyki tutaj jest. Wieża C2, ja biję tu, on bije tu, ja biję tu. No tak, i pionek leci do góry. Faktycznie goniec F5 dobre. Pozbyć się w ogóle tutaj ataku na D3. No, ale jestem zadowolony mimo wszystko z tej partii. Słuchajcie, jestem zadowolony. Brakuje tej kropki nad i jednak troszeczkę. Brakuje. Andrzeju, okno jest otwarte od pierwszej rundy. Okno nie pomaga, widzisz. Ajajajajajajajajaj. No muszę dorwać gościa jakiegoś. Muszę dorwać jakiegoś arcymistrza. Wiecie co, brakuje trochę mi tego takiego... 2 na 4, no 2 na 4 szału punktowego nie ma, ale tak jak już mówiłem, partie są dobre. Partie są dobre, dzieje się troszkę, no troszkę się dzieje, tylko brakuje tego wykończenia jednak, nie? To już by było pięknie. No dobra, czekamy cierpliwie. Czekamy cierpliwie na kolejną rundę. Albo czekamy niecierpliwie, bo już nie wiem w sumie jak powiedzieć, żeby się szybko spróbować odbić. Tak, taka króciuteńka przerwa po czterech rundach, ale to myślę, że za chwilę, to trwa dosłownie chwilę. Tury na tory, nie wiem ile kosztuje wykupienie FM-a, nie mam pojęcia. No wykończenie arcymistrza, ale też ja podstawiłem, przede wszystkim. Zagrałem najgorzej w końcówce, jak już mogłem. No dobry zawodnik, okej, no ten dropstone, okej, dobry zawodnik, ale... No był do wyjęcia, no, jak sami widzieliście. Mariancello ma drugą kategorię szachową, z tego co kojarzę. Tak, drugą kategorię, a planuje zrobić pierwszą. Chyba się będzie szkolił chłopak, także niech się szkoli. Słuchajcie, bardzo łatwo sprawdzić zawodnika, kto jaką ma kategorię, na stronie fide.com. Tam sobie możecie znaleźć każdą osobę z nazwiska i imienia. Jeżeli nie ma takowej, to znaczy, że ta osoba nie ma rankingu FIDE albo nie ma jakiegoś tam tytułu większego. FIDE.com, moi drodzy. Czasem lepiej zakryć dzikie węże i puścić lejce i fantazję łańską. Wtedy zbijesz z pantełyku rywala może. No może i tak. Nie no, na pewno masz rację, zgadza się, tylko ja chciałbym tutaj próbować grać solidniej. Ale widzicie, gość, zobaczcie, w ogóle w debiucie, gość ma, ja nie wiem jaki on ma ranking nawet ten arcymistrz, ale grając ten debiut czarnymi, hetman E7, po pierwsze to dziwne posunięcie, nie wiem czy to nie jest jakiś babolec lewy, ale mniejsza z tym, po tym posunięciu zagrał skoczek A6, bardzo zły ruch. Najgorszy chyba, jaki mógł zagrać. Znaczy, może nie jest najgorszy, bo gorszych jest wiele, ale chodzi o to, że ja gram skoczek D2 i on już nie skakuje mi na G4. I tak jak widzieliście, po skoczek C5 on mi nie atakuje tutaj już pionka, bo ja dwa razy bronię. Więc ja sobie te B4 uskuteczniam i tak też poszło. No on tutaj ma gorszą pozycję, dał mi tempa do ataku. Kulturalna roszada. I po robocie. 2,647 miał. No i widzicie, gość 2,647 i gra niedobrze debiut do końca, tak? O czym to świadczy, słuchajcie? O tym, że arcymistrzowie nawet takiej klasy też się mylą. Też się mylą, więc... widzicie, ile ja błędów popełniam, ale arcymistrzowie... No wiadomo, wycisnął mnie, tak? To trzeba przyznać, ale... Ale on zagrał źle debiut. To jest kwestia tylko mojej słabszej dyspozycji debiutu. Znaczy słabszej gry w środkowej fazie partii. I nie wykorzystałem. Gibraltar wygrał. Wow, ładnie. Ładnie. No dobry arcymistrz. No 2650 gościu ma, no to trochę gra w szachy. Tutaj może trzeba było mi zagrać inaczej. Wiecie co? Mogłem spróbować może G4 zagrać. To też jest bardzo ciekawe posunięcie. Ale takie rzeczy trzeba w domu przeanalizować. Ideę popatrzeć, jak to ma mniej więcej wyglądać. No bo podczas partii 3 plus 1 nie ma na to czasu i trzeba być pewnym swoich ruchów. Generalnie tutaj, dobra, nagadałem się i mamy mistrza międzynarodowego. Lecimy. Go.
Dzień dobry, witam. 2 na 4 póki co. Ale porażki z arcymistrzami na ten moment. No dobra, C3 to tak, tak, tak. Zgrajmy sobie w ten sposób. Może tędy? Gońca chcę wysunąć koniecznie. Widzicie co, oddam tego gońca. To jest potwór, ale muszę go oddać chyba za cenę szybszego rozwoju, bo niezbyt dobre to wróży. Izolowany pionek przede wszystkim. Już ta pozycja jest inna niż wszystkie, które rozgrywałem wcześniej. Przepędźmy gościa. Zatukujemy wieżę. Tak perfidnie. Jakiś goniec D5 może. Chcę królem zejść. Królem, przepraszam, hetmanem. Dobra, goniec D5. Koniec B5 było ciekawe, on tam się będzie czaił. Koniec C4 w takim razie. Co on z wieżą zrobi, jak ja zagram skoczek D5? Mam nadzieję, że nic. Wiecie, wezmę jakość tutaj prawdopodobnie, ale to też nie gwarantuje mi łatwej gry. Bo te ataki tutaj na król... Aha, tutaj jest jeszcze goniec D3. No dobra, ale wymiana tych gońców jest na pewno korzystna dla mnie. I skoczek D5. Tu grożą widły, tutaj przytrzymałem. Goniec zawsze wróci. Izolowany pionek został. W końcówce izolowany pionek będzie jego słabością, o ile do końcówki dojdzie. Coś tam mnie atakuje. Ok, może tak. Kwestia przeliczenia, nie? Zagrajmy prosto w szachy. Tutaj bronię, tu ucieknę. Po A3 uciekam. Czekaj, 5 wygląda jeszcze nieco tak. A uciekaj, hetmanie, co mnie tu będziesz męczył? Uciekaj mi stąd. No uciekaj, wiem, że puszczam pole C5. Ja to jestem tego świadomy. Niestety jestem tego świadomy. Okej. Tak, tak, na C5 wskakuje, to widać gołym okiem. Tam jakieś mnie pułapki interesują na G2. To jeszcze skoczek F5 będzie ciekawym zagraniem, żeby tego piona męczyć. No niestety już nie, wybił. Bał się. Co? Kurczę, nieźle po tym ruchu. To nie widziałem tego. Po tym ruchu wieża F7, skoczek E5. Tutaj mam przecież posunięcie. Bije. Hetman D5 mam chyba. Obym się nie pomylił. Wieża C8. Hetman mówię. A no tak, wieża C8. A nie, dobrze, 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 bo wieża na końcu będzie na C8 wisiała. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Jak zbija hetman, to ja... Masakra. Nie doliczyłem jakoś mniej. No i mnie taktycznie pogrzebał gość. Taktycznie mnie pogrzebał. Masakra. Zrobił mnie w jajo. Tutaj on zaraz zagra tam.
No G3. Tak, jeszcze mogę się obronić chyba. Albo i nie. Nie, no to przegrana końcówka. Kurczę, ale mnie porobił jednym taktycznym uderzeniem. Dobra. No powiem wam teraz, to jestem trochę zły na siebie. Nawet bardzo. Bo wydawało mi się, że gram dobrą partię. Zdaję sobie sprawę, że można było lepiej pograć, oczywiście, jak zawsze. Może A6 niepotrzebnie w tej sytuacji. Zobaczcie w ogóle wcześniej, jak to fajnie stało. No tak tylko przestawił te figury, czekał na jakieś błędy, takie mam wrażenie. No to też zawsze jakaś taktyka. Goniec B4. I teraz mogłem zagrać gońcem na B5. Może byłoby trochę lepsze, bo nie mógłby się gońcem zasłonić. Goniec B5, jeżeli wieża na E3, to skoczek. No tak, mogłem go straszyć. Nie wiem, czemu go nie straszyłem. Kurde, blaszka. No powiem wam, aż smutno mi się zrobiło. Rekordów nie będzie, moi drodzy. Rekordów nie będzie. 2 punkty na 5. No nie wróży to nic dobrego. No trzeba zadania. Trzeba w ogóle trenować, słuchajcie. Tylko teraz tak, no mogłem tu, dobra, ale sprawdźmy dalej. Goniec D5, goniec C2. No i tutaj, ja myślałem, że w ogóle jakość biorę, coś mi oczopląsu dostałem. Ale i tak, okej, okay. Bo raczej tak zagrać trzeba było. Wymiana tych gońców jest dla mnie bardzo dobra. I skoczek D5 chyba też w porządku. No dobra, też mogłem, słuchajcie, tak chyba. A, to wiecie. No tak, mogłem tutaj też zagrać i wymienić nawet tym. Otworzyć pozycję. Może A6 niepotrzebnie. Może trzeba było wieżą zagrać, jedną wieżę wymienić. Trochę ciasno się tu robi, ale zawsze własno. No poszło jak poszło. Wieża C8. Może tak po prostu zagrać. Wrócić i stać. No te słabe pola mnie tutaj bardzo kusiły. No i on tak. Wybił w ogóle, no dobra, wybił. Ha. Przeliczył taktyczną możliwość. Ojejku. Podstawiłem gońca B4? Nie, no nie podstawiłem. Dlaczego podstawiłem? Tu skoczek zawsze go broni. A jak goniec zbija tutaj, to zawsze też gońcem odbijam. Witam cię, Euro. Dzięki serdeczne. No patrzcie, no. Myślałem, że ja tu się bronię. Myślałem, nie doliczyłem. Jezu, jak ja słabo liczę. Ale to też na takim czasie. Na dłuższym czasie myślę, że bym się doliczył do tego, no bez przesady. No musiałbym się doliczyć. Kurczę, takiego bicia nie widziałem. No nie, tutaj to już jest pozamiatane. No trudno. No po tym ruchu jeszcze generalnie, no właśnie, nie załatwił mnie, uczciwie mnie ograł zwyczajnie. No oczywiście, nie trzeba było wybić, no może wieża na E8 i tam jeszcze grałem, no ale to wiecie jak to jest, nie? Chce się przyjąć ofiarę, nie wierzę się przeciwnikowi. Puzzle Rush? Myślę, że na live by dało radę, tylko nie dzisiaj. No trudno. Ograł mnie gościu, niestety. I ten goniec potwór nie zadziałał, nie? Jak trzeba. Okej, trzeba grać dalej. Znaczy, ktoś obserwuje naszych polskich zawodników, jak im idzie? Kto tam najwyżej stoi? To dajcie znać, jak obserwujecie tabelkę. Ale zwykle to tak jest, słuchajcie, jak jeden turniej idzie bardzo dobrze, to kolejny bywa różnie. Tu podsyłam wam link do tego turnieju. Proszę uprzejmie.
Jedna partia, zaraz będziemy lecieć dalej z tematem. No dobra, przydałoby się jakoś wygrać partię taką szybko, wiecie, żeby trochę morale reperować. No 2 na 5 to nie jest szczyt moich marzeń w tym turnieju. Niestety. Ciężkie czasy przyszły. A będzie gorzej. Lecimy. Łatwych zawodników tutaj nie ma, przeciwników. Mistrzowie międzynarodowi, mistrzowie FIDE, arcymistrzowie. Cały wachlarz. Gramy pułapkę? H3? Nie, nie nabierze się pewnie. Mistrz FIDE nie może się nabrać na pułapkę. No D5 najlepsze. Skoczek też można zagrać skoczki. A potem D5. Takie są możliwości. No, a może, może. D5 znał, znał, znał. Znał pułapkę, okej. Okay. No, ale to nie znaczy, że nie gramy sobie dalej. To jakieś wariactwa można próbować robić. Okej. Okay. Uskuteczniamy gońca. Może E3, nawet taka wymiana skoczek wchodzi. O, taki trochę London, ale zwariowany, nie? Dziwna pozycja. Wybijemy. W myśl zasady wyprowadzaj Krzysztof wszystkie figury, bo inaczej będzie źle. Czarne mają chyba spoko pozycję. To jest ten minus właśnie próby zestawienia pułapki. Czy on zrobi długą roszadę? Rzuca się. Bardzo chętnie przyjmę tego piona centralnego. No i tak. Rzuca się, słuchajcie. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech się rzucają. Grzecznie goniec E2. Może z planem długiej roszady? W sumie ciężko powiedzieć, czy robić długą, czy... Czy w ogóle nie robić. Może tak, z takim planem? Jakaś wieża G1, wydaje mi się, trzeba zejść z tej diagonalki. Rzucimy się, słuchajcie. To też jest takie dobre posunięcie, że jak on wybije, tutaj D4 się pojawi. Dobre miejsce dla skoczka. Czołem, czołem. Witam wszystkich serdecznie. Cześć, cześć. Jakieś B6 zawsze to osłabi trochę przeciwnika. Mam nadzieję. Może A4 szalone. Tak ciężko mi znaleźć plan jakiś, ale z drugiej strony on F4 może próbować grać. Tu nie ma łatwiej gry, słuchajcie. Nie ma łatwej gry. No właśnie, od razu zagrał. A ja zbiję. Na jakieś pole się pojawi. Tu się pojawi pole. Dzika pozycja bardzo. Ojejku, takiego ruchu nie widziałem. Obym niczego nie podstawił. No idzie szefuno, idzie słabo. Dzisiaj idzie słabo, ale skoczek D4 przytrzymuje gońca. Tutaj trochę broni. No, pozycja. Co ja robię? Stop. Pozycja jest słaba, niestety. Jeden pion mniej, ale to jeszcze nie jest tragedia w tym wypadku. A zaraz, ja mogę zrobić H długą. Długa mnie troszkę uratuje. Tutaj zawsze mam hetman B2, tu się broni. Tak, długa jest dobrym rozwiązaniem. Nie jest dobrym rozwiązaniem, jak widać. Kurczę, blada, ale mnie jedzie. Ale mnie jedzie gość. Nie widziałem takich, nie widzę takich prostych ruchów. Już troszkę mnie rozkojarza, powiem wam szczerze. No muszę, tak, no bo co innego mogę zagrać? Szach tu.
Jedyna moja nadzieja to jest czas. Że on ma coraz mniej czasu. Okej, okay, troszkę się wygrzebałem. Tutaj naciskam. Dwa piony mniej, ale skoczek silny. Tylko nie na długo. Zbyt dużo wymian też nie będzie dobre. A co grać? Wieża E4. Tam. Wieża E4 mógł zagrać, ale nie zagrał. Jak uwolnię tego potwora, to będę miał problemy. Jakiś szach, będę go męczył. Tutaj widełki są! Ach, nie za. Jednak zagrał dobrze. Zaraz, mam widły. Ale zbije, zbije mi tu wezmę. No to jest chyba jedyna moja szansa. Czekajcie, czy przytrzymać wieżę, ma mało czasu. Nie no, muszę tak. Oj, to nie jest chyba dobra końcówka dla mnie, czy jest? Król będzie szedł w tą stronę. W tą poszedł? Dziwne, oj dziwne. Tak i tak. Tutaj zdążę. Chyba zdążę. Tutaj to tutaj. Chyba go mam. Skoczek wyśmienicie stoi, słuchajcie. Jedyny pionek, który może zwyciężyć tej partii. Chyba dam radę. Chyba tak. Chyba tak. Mamy go. Ajajaj. Ajajaj. Z takiego klopa wyjść to jest masakra. Ale no to człowiek jakiś zadowolony. Przepraszam, rozbrajają mnie te turnieje, naprawdę. Grasz fatalną partię i wygrywasz, to jest w ogóle, nie wiem co powiedzieć. Dzięki White, że byłeś, trzymaj się serdecznie, trzymaj się ciepło, cześć. Masakra. Jedyna szansa. W ogóle zobaczcie w tej końcówce, tak a propos, żeby troszkę się poduczyć, to nadal czarne według mnie mają dobrze, bo mają tutaj bardzo ważne dwa pionki na jeden. Goniec jest szybszy. Wystarczy królem iść w tę stronę. Zaraz, ruch białych. No i teraz król nie na C4, to jest zbyt wolne. Tutaj, tutaj. No i zawsze tutaj królem zagram tak. To znaczy, poczekajcie, bo ja na przykład musiałbym zagrać tutaj królem. Aha, to król idzie na F5, bez znaczenia. Zobaczcie, goniec ładnie działa. No dobra, bije i król idzie na przykład na F5, żeby tutaj uskuteczniać te piony. No i ten skoczek, co on może? Tak może zagrać. No i powiedzmy, goniec go tutaj ładnie odcina. I co ja mogę teraz? No, królem powiedzmy tak. No wiadomo, że mogę zagrać tak. Nie, nie mogę zagrać tak, bo dostanę tutaj plombę. Więc teoretycznie idę tutaj. No właśnie, ciężka końcówka w sumie, ale no czarne nie może tego przegrać. Nie można tego przegrać czarnymi. Tak na szybko patrząc. Może tu. Żeby zagrać tu. Ciężko powiedzieć. No to są, końcówki są trudne. Końcówki są trudne, to trzeba było zobaczyć. Może to jest remis? Ciężko powiedzieć. No goniec lepszy na końcówki, teoretycznie. A, no tak, wyjście z wora, Andrzeju, zgadza się, jakaś partia taka musiała nastąpić, wyjście z wora, szachusia, no, to prawda. No dobra, odbite, 3 punkty na 6, no, tragedii nie ma, 50% się trzyma, no ale trzeba teraz wygrać pod rząd 5, prawda? Byłoby świetnie, dzięki za punkciki, dzięki serdeczne. Jeszcze kilka partii trwa, za chwilę kolejna runda. No jesteśmy na półmetku, moi drodzy. Oj, z rzędu, nie pod rząd. No, nie czepiajcie się, no słuchajcie. Poprawiajcie wypowiedzi polityków, to wiecie, ile tam oni błędów robią. Dzięki, Smoku, że byłeś. Dzięki serdecznie. Trzymaj się, pozdrawiam. Uff.
Dobrze jest. Ja obrażam widzów. Ludzie, kochani, jestem ostatnią osobą, która obraża widzów. Bez przesady. Bez przesady. Możemy się ewentualnie bić, słuchajcie, ale obrażać nie ma sensu. Lepiej na pięści od razu lecieć. Dobra. Jest. No nie jest najgorzej. Póki co. Jest szansa na 8, no pewnie. No dobra, no po prostu walczymy, no trzeba grać dalej. Cześć, cześć, Rymy, witam cię serdecznie. Jak tam, słuchajcie, idzie naszym Polakom, dajcie znać. Cześć Łukasz, witam cię serdecznie, dzień dobry, cześć. Dzięki, no powodzenie by się przydało na samym początku, ale dobre dwie partie z arcymistrzami były. To mnie jednak cieszy. Tylko słuchajcie, po drodze też są mistrzowie międzynarodowi, są mistrzowie FIDE. Oni też grają dobrze w szachy, a z nimi też niełatwo się wygrywa. To jest ciężka charuwa tak naprawdę. A, okej, dzięki MKW za informację. Dzięki Stachu. Obronę Fildora, nie będę grał obrony Fildora. To jest bardzo pasywny debiut. Absolutnie nie gram tego w życiu. Poza tym po E4-E5 dużo możliwości ma biały. Nie tylko Fildora. O, Łukasz 5 na 6. Ładnie, ładnie. No nie, z wymiataczem takim na szachy szybkie, to trzeba przyznać. Kurczaczki, jesteście fanami. Dzięki serdeczne. Z 800 na 1300, 2 miesiące. Fajnie, fajnie. Życzę powodzenia, aby ten ranking był jeszcze wyższy, zdecydowanie. Lecimy. Ok, moi drodzy, kolejny Amerykanin, National Master amerykański. Go. No dobra, C3 grają. No tu już widzę, że zawodnik nieteoretyczny raczej. Zaraz, bo ja czegoś nie rozumiem. A nie mogę tu? Nie wiem, biję. Ja nie rozumiem. Coś tu jest? Jakaś pułapka? Nie kumam. No będę twardo bronił tego pionka, bo dlaczego mam go nie bronić? No i tutaj bronię. Gra gitara, pion więcej. Dziwne. Ale grając Filidora, wiesz, pod konkretnego zawodnika może to mieć sens, ale cały czas to na pewno cię nie rozwinie za dobrze. Tak mi się wydaje. Zresztą różne mody istnieją na różne. Znaczy w różnych okresach różne mody są na różne debiuty. Więc może teraz jest moda na Fildora. Okej, tutaj. No to podobnie gramy Hetmanem. No właśnie. Mam goniec C5. W razie czego. Okay. To mnie cieszy, bo wyprowadziłem figurę, która daje możliwość zrobienia szybko roszady. Mogę tak i tak w ogóle zagrać. Zróbmy roszadę, będzie z głowy. Skoczek E4 jest. Ale wtedy skoczek D4 również istnieje. Zbił. Ok. No skoro zbił,
Wróćmy sobie grzecznie. Jakieś C5 będzie uskuteczniał. No to damy szacha, potem tutaj. Jeszcze goniec musi zadziałać oczywiście. Wybił, dobra. Pionek więcej u czarnych. Goniec troszeczkę niewyprowadzony, okej. No właśnie, a tak? C5 mi się wydaje, że C5 jest dobre, bo goniec mu zacznie oddychać, a po takim ruchu zagramy sobie tu, a tu atakuje. A możemy też zagrać tak. Piona mogę oddać. Bo jak zbije skoczek, zbije tam. Musi odbić pionkiem. Będzie stał fatalnie, strategicznie. A goniec mu już żyje. Ok, teraz bije tutaj. Na E4. Ok, wybił, to bijemy tam. Dobra, poszedł na to. Wieżę wprowadźmy do gry. Ha, on B4. Ok. Z planem mata. Bo dlaczego by nie? To teraz tak, zajmujemy linię. Okay, G5 niech będzie. Król zawsze ma lufcik. Tu skoczek wzmocniony. Tu się trzyma. Ok, mogę teraz zbić tutaj. Dostanę widły na D6. Tu wzmocnijmy. Troszkę króla odsunię, może niepotrzebnie. A to teraz to się tak łatwo mówi. Na skoczek D6 trzeba uważać. Ok, a tu już chciałem grać. Kurczę, ale bym popełnił gafę. Słuchajcie, może wieża C7 na spokojnie. Jak on zagra, to ja wtedy tam. Ok, on tu się broni. A tutaj podejdziemy, będziemy bronić. Hetman tutaj, może tędy się przetransportuje. Hetman E4, coś takiego działa. A tu? Tutaj, moi drodzy, taktyka. Wieża wisi. No dobra, przeciwnik się bardziej pogubił ode mnie. Nie no, oddał piona w debiucie i to by, zobaczcie, wystarczyło, nie? No tam jeszcze jakieś dzikie ataki próbuję zrobić. No dobra, wymieniamy. Ok, myślę, że spróbujmy bezpiecznie pograć. Wymieniać. Ok. No jest punkcik, jest dobrze. 4 punkty na 7. No i spoko, troszkę morale podbudowane. Dzięki, dzięki ludzie. Dzięki, że kibicujecie. Dzięki. Zawsze jest fajnie, jak się wygrywa. Gorzej, jak się tylko remisuje albo przegrywa, nie? No dobra, 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 moi drodzy. A kto z was wybiera się na przykład na turniej do Łazów? Do Łazów? Dajcie znać. Bardzo fajny turniej pod koniec czerwca. Trwający 9 czy 10 dni. Tak, gorzej też jest, jak jest pad. No tak, tak, tak. Tak, Szymku, słyszałem. Coś tam też oglądałem chwilkę. Polecam turniej, słuchajcie. No tak, 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 kapitanie Spencer. Tak, moi drodzy, będziemy grać. Turnieje trzeba grać. Ale tak naprawdę szachy, słuchajcie, wymagają bardzo dużo kondycji fizycznej. To jest tak, to jest przede wszystkim, to jest tak ważne, to jest tak istotne,
żeby szachista miał dobrą kondycję fizyczną. To jest po prostu mega potrzebne. Mega potrzebne. I tu nawet nie chodzi o to, czy ktoś waży trochę więcej, powiedzmy tak delikatnie, tylko właśnie, żeby mieć tą kondycję, żeby wysiedzieć przy szachownicy. To jest ważne. Oj, wiesz co? Mięśnie pleców? No nie wiem, może. Może, ale bardziej, żeby zachować świeży umysł. To jest jednak bardzo ważna kwestia. To jest bardzo ważne. No spaceruj, ile już czasu spacerujesz? Jak tam twoje wyniki? Bo mam rozumieć, że zrzucasz trochę kilogramów, intensywnie spacerując po 15-20 kilometrów. Witam cię, Rajt o Jagami. Witam cię serdecznie. No, klata plecybarki, a głowa? Głowa w tym wszystkim jest najważniejsza, nie klata plecybarki. Okej, powodzenia na wadze zatem. Spacery spoko. Głowa do przyjmowania ciosu. Szachoboksie na pewno. Okej, dobra, cztery punkciki. No, trzeba dotrwać, trzeba dotrwać. Jeszcze partie trwają, moi drodzy, jeszcze partie trwają. Ha, bo ty sobie tam chodzisz po piasku, po plaży, no to ci zazdroszczę mega. To elegancko. Na fej MMA z Hikaru? Oj, chyba to się nie wydarzy. Nie kręcą mnie takie rzeczy, także sorry. Na szachoboks? Ach. Raczej nie. W boksie to raczej nie mam szans żadnych. Kwestia treningu pewnie trochę też. W Olsztynie mamy piasek. Gdzieś tam są piaski, ale nie takie jak w Trójmieście, niestety. Co dzisiaj gramy? No co dzisiaj? Tight Let Tuesday. No 4 punkty na 6 póki co. Jest dobrze. W miarę. To dobrze jest. No tak. No około Ukiela. No zgadza się. Tak. No ale wiecie, to zawsze u sąsiada trawa jest bardziej zielona, nie? To prawda. Też piękne okolice. To trzeba się jednak zgodzić i przyklepać. Jakie sporty uprawiam? Wiesz co? Lubię biegać. Lubię biegać, lubię na rowerze śmigać. To tak chyba jak większość ludzi. Ale myślę, że całkiem nieźle gram w tenisa stołowego. Gram w kręgle całkiem dobrze. Kiedyś jakieś takie mistrzostwa Olsztyna amatorów wygrałem. Pływać lubię. No dużo, naprawdę bardzo dużo rzeczy. Słuchajcie, mistrz międzynarodowy, znowu Stany Zjednoczone. Strasznie dużo przeciwników dzisiaj mam ze Stanów. Bicie na cztery chyba jest. Czy ja tutaj nie popełniłem jakiegoś takiego? Tak, trzeba grać chyba. On bije, ja tutaj. Skoczek C4, to jest chyba teoria. Ale nie dam sobie głowy obciąć. No chyba tak, bo muszę roszadę zrobić. Okej, tam jakieś wymiany można uskutecznić. No to chwilunia. Pobije tu, on zbije, skoczek nie musi nigdzie odchodzić. Ale nie, chyba jednak gońca trzeba walnąć. Goniec tutaj będzie siłą dla niego raczej. No jak zbije tutaj on szach, a tam pionek jakiś może być w miarę groźny? Może nie, może tak, kwestia policzenia. Zawsze mogę dać szacha i na przykład zagrać hetmanem na D3. Pytanie, on weźmie skoczka, na pewno weźmie skoczka po przemyśleniu. Ja pionka więcej w ogóle na ten moment. I to tylko zbił tutaj, naprawdę?
Jestem zaskoczony, ale dla mnie dobrze. Szacha dajemy. Dobra. Czy iść tam? Mi się chce zagrać, wiecie, końcem strasznie. Chce mi się zagrać. Muszę zagrać końcem. Muszę mieć figury wyprowadzone. Nawet za cenę piona wieża B1 po prostu. Raczej hetman E4 mnie interesuje. Hetman E4 chyba jest dobre. Aha, nie, bo tutaj bije. Dobra, jest dobrze. Słuchajcie, w tej pozycji musi być dobrze. W miarę dobrze. Tak sobie to tłumaczmy, żeby łatwiej się grało. Ruszada zrobiona, figury wyprowadzone, więc nie ma strachu. Oczywiście ja wieżą C1 planuję zagrać. Jeżeli na przykład wieża D8, wieża C1, on tu bije na A2, ja biję tu. On bije mi tu. Potem jakiś D6, no zwariowana pozycja oczywiście. Tutaj zagrywa, okej. Tak. Chyba nie tą wieżą zagrał, co trzeba. Zbije to wieżą, żeby bronić pionka. Okej. Okej. Lecimy. Lecimy, nie ma co myśleć. Jakiś taki ruch. Troszkę jest powiązane, ale ten pionek już tylko hetman jest. Hetman tylko broni tego pionka i właśnie to jest minus. Wieża C6 zawsze. Tutaj? O co chodzi? Dobra, mam trochę więcej czasu. Skoczek nie pozwala mi tu zagrać. Sprytnie, ale mogę zagrać tak. No na pewno jest tutaj męczony. Taki ruch, a tu taki ruch jeszcze jest. Kwestia przeliczenia. No tutaj taktyki działają. To tak pachnie mi taką taktyką czeskomową, słuchajcie, w zadaniach. Dobra. Tutaj to zawsze mogę tak. Ojej, mogę bardzo obronić. Zobaczcie, jak śmiesznie te figury wyglądają. Tutaj może zagrać. Wszystko może. To wtedy wieża wejdzie do gry. Ok. Tak i tak. Tutaj może zbić. Tu, tu, a ja tam. Nie, bo zbiję. Dobra, zbije mi na C7, ja zbiję, on zbije, ja zbiję. Jestem wyżej pionem jeszcze. No to prawda, pionek jest tutaj nieźle obstawiony. Rzadki widok, żeby cztery figury go tutaj obstawiały nieźle. Dobra, wybił to, co liczyłem. Okej. Okay. Coś wskakuje, czy nie wskakuje? No tak. Tu się broni wszystko. Szach jakiś jest jeden. Tu uciekamy. A nawet tak. Nie, no to bijemy. Tylko czekaj, 7. Wygrana, moi drodzy. No jest mistrz międzynarodowy na rozkładzie. 5 punkcików, moi drodzy. 5 punkcików jest. No i dobra. No i dobrze. Troszkę odbite. 5 na 8. 5 na 8. Dobrze. Czym się różni subskrypcja? Oj, tego niestety nie wiem. Pewnie tym, że pierwszego stopnia, znaczy drugiego stopnia jest lepsze niż pierwszego stopnia. Pewnie 2 miesiące subskrybujesz, coś takiego. Tak to chyba się tłumaczy. Zbić piona na A7. Wiesz co, ja nawet nie planowałem zbijać piona na A7, tylko skupiałem się na pionku, który karierę zrobił, jak widać. Także, no tak, jak się uda wygrać wszystkie do końca, to będzie rekord, to prawda. Ale ważne, że dwie odbite. Tak, tak. Tak, Nitrutku, widziałem.
Widziałem, widziałem. No i fajnie, no to niech chłopak się tam rozwija. No. Naprawdę życzę każdemu dobrze. Niech idą do przodu. Niech idą do przodu szachy. Tak mówiąc ogólnie, szachy w sensie, tak? Niech tam sobie chłopak radzi. Fajnie, fajnie. 100% do sportu. Mamy 100% co do sportu, czyli tak. Szachy, bieganie, tenis stołowy. Tylko powiedz, kiedyś lubiłeś grać. A, w piłkę, no przecież w piłkę też nieźle grałem. Słuchajcie, znaczy, no dobra, jak już gadamy, no to i w kosza dobrze grałem. Znaczy dobrze, no wiecie, to tak pojęcie względne, ale ofermą nie byłem, no tak powiem. Byłem raczej z tych, mówię tutaj o czasach szkolnych, licealnych bardziej i młodszym, jak byłem człowiekiem, to tak, to i siatka, i piłka nożna. Piłka ręczna trochę gorzej, ale też w zasadzie nie mieliśmy styczności z tym za dużo, ale też sobie radziłem. Nie, ogólnie tak rozwojowo, sportowo to było spoko, nie? Wszystkie sporty to bardzo fajna sprawa. Piłka plażowa, też siatkówka plażowa, noga, no, w nogę plażową, że tak się wyrażę. Nie, no we wszystko w zasadzie, prawie we wszystko. W tenisa ziemnego grałem może 2 razy w życiu, to może najgorzej, ale ze względu na praktykę pewnie. Agresywny debiut dla początkujących, w zależności co chcesz osiągnąć, bo jeżeli chcesz normalnie trenować, to nie polecałbym ci takich debiutów z pułapkami, ale na pewno możesz sobie grać gambit szkocki, partię szkocką, jakiś gambit północny. To są takie otwarte debiuty, gdzie przeciwnik twój może się bardzo szybko pomylić. Tam oddajesz trochę pionków za inicjatywę, za rozwój. Szewczyk, nie polecam Szewczyk. Dlatego, no, dużo już ludzi o Szewczyku już mówiło. To nie rozwija, zupełnie to nie rozwija. Czasem wygrasz dwa, może 3 razy w życiu i na tym to się skończy, a nie rozwiniesz się zupełnie nic. Lepiej nauczyć się obrony od Szewczyka. To jest ważniejsza sprawa. Chociaż ważniejsza, nie jest najważniejsza, bo nikt prawie Szewczyka nie gra tak naprawdę. Ale warto znać. No warto znać te rzeczy, to są takie podstawy. Też nie polecam na przykład grać na pułapki szachowe, bo to również nie rozwija. No bo nie rozwija kompletnie pułapki. Oczywiście czasem się zdarzy w jakimś debiucie, w otwarciu normalnym, jakaś pułapka tam istnieje, tak? Ale zwykle jak będziemy się nastawiać na pułapki, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Raczej należy się nastawić na solidną grę w szachy, jak chce się robić wyniki i chce się cieszyć grą. Wiecie, jak fajnie wygrać na przykład grając partię 80 posunięć, 100 posunięć. Jak dobrze jest wygrać taką partię po na przykład 5 godzinach gry. Po prostu to uczucie, jak to smakuje po pięknej walce, to jest esencja szczęścia gry w szachy według mnie. Naprawdę, to jest coś fantastycznego. Ale żeby 5 godzin siedzieć przy desce czy 5,5, no to wiecie, trochę jakiś tam poziom trzeba reprezentować, bo początkujący zwykle grają krócej, no 2 godziny, 3 to już jest bardzo długo, godzinka. Partie w 4 ruchach nie da rady. Znaczy teoretycznie tak, ale w praktyce to jest, rzadko się też zdarza. Fizycznie tak, to znaczy teraz ze względu na moją chorobę ogólnoświatową, to niestety nie. I troszkę jeszcze jestem trochę po tej chorobie osłabiony. Też miałem kontuzję nogi, nadal trochę jeszcze mam, ale tak. Generalnie rower, bieganie. No triatlon uprawiałem w tamtym roku. Byłem na 3 startach bodajże, czy 4 startach, już nie pamiętam. Chyba 3. I niezła przygoda, muszę przyznać. Lubię pływać też, bardzo lubię pływać. Na ilu turniejach grałem? Wiesz co, ja National Mastera, czyli mistrza krajowego, zrobiłem mając 19 lat. No od 5. roku życia zasuwałem. Ale też trzeba wziąć poprawkę, że bez trenera na przykład, tak? Z trenerem pewnie byłoby to o wiele szybciej i wyższy poziom na pewno by był. Tak, ale ta partia potęga, ta partia, tam po prostu cukier się pomylił. Coś mu się przywidziało i się poddał, bo stracił figurę, więc tyle. Wycieczka rowerowa z widzami? Pewnie, zapraszam do Olsztyna. Jak macie blisko, to możemy coś
zorganizować. Jasne, że tak. Bardzo fajny pomysł zresztą. Pasja do szachów, skąd się wzięła? Wiesz co? Widziałem, jak mój wujek grał w szachy z moim kuzynem. No, jak to zwykle bywa w takich historiach, no, chciałem spróbować. Podobno, nie pamiętam tego, ale podobno uczyłem się ruchu skoczkiem przez 3 miesiące. No nie mogłem. Podobno nie mogłem tego zapamiętać. Naprawdę, serio. 3 miesiące uczyłem się ruchu skoczkiem. Znaczy, nie, wiecie, że nie tak, że codziennie skoczkiem nie mogłem się poruszać. Ja tego kompletnie nie pamiętam już, bo to dawno było. Ale no tak jakoś, no, spodobało mi się. Generalnie też może nie było za dużo co robić się w tamtych czasach. To też te szachy pozwoliły wyjść do ludzi troszeczkę i spróbować czegoś nowego. To też jest fajne. Z Białegostoku, no niedaleko, no pewnie. Pociągiem, cyk, cyk. A, byłeś przy tej partii. Okej. No tak. O, bardzo dziękuję. Kurczaczki za subskrypcję. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. O trenerze. Wiesz co? Tak, ja mam kontakt z Robertem Kępińskim i miałem z nim już trochę zajęć. Może na tym skończę tę swoją wypowiedź. W Olsztynie. A Robert super. Super trener. Polecam. Teraz troszkę mamy przerwę w trenowaniu ze względu na brak czasu, ale Robert super, elegancko, człowiek jest fantastyczny. Jeden z lepszych trenerów w naszym kraju, moi drodzy, i to z pełną świadomością mówię. Tylko że on głównie trenuje takich zawodników 2200 i wyżej, ale też ma troszkę słabszych uczniów według rankingu. Ale jest świetny, no, tam rozchwytywany jest bardzo, także jak chcecie uderzyć, to bardzo proszę, na pewno. No, może się uda. Normy na GMA nie będę chciał robić, tutaj od razu mówię, nie, to już nie są moje ambicje, absolutnie, ale i EMA tak. Jakie mam plany? Do Łazów się wybieram, do Łazów, ojej, zawsze nie wiem, pod koniec czerwca, potem pewnie Warszawa na Najdorfa, o ile nam tutaj sytuacja pozwoli, no i potem może Suwałki, bardzo ładny turniej jest, pod koniec lipca się zaczyna. Może Ustroń jeszcze w sierpniu. Zobaczymy, czy się odbędzie turniej. A we wrześniu będzie pierwsza liga seniorów. No trochę tego będzie, mam nadzieję. No tak, kapitanie. Ręcznik klapki się weźmie oczywiście, ale ja tam nie jadę na wypoczynek, tylko na zasuwanie. Oczywiście fajnie nad morzem, na pewno fajnie. Mam nadzieję, że będzie, Michale. Po to trenujemy, po to ćwiczymy, żeby było. Zawodowo uczę gry w szachy, głównie w placówkach oświatowych. Już od 10 lat, ale powiem wam, że jestem trochę tym już zmęczony, takie zmęczenie materiału. Ja to bardzo lubię robić, tylko to jest strasznie, no powiem to jest strasznie wyniszczające. I ja czuję po sobie, że jestem po prostu zniszczony tą nauką, bo to jest bardzo intensywna praca. No zresztą zależy od podejścia. No ja się staram uczyć dzieci tak, żeby one się świetnie bawiły przy szachach i żeby się zarażały tą grą. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dobrze, Wojtu, się tam później zaakceptuję. Dzięki. Kiedy IE ma się spodziewać? No, w tym roku oczywiście. Taki jest plan. Ale czy to się uda, nie wiem. To się może rozciągnąć na pewno w czasie i pewnie tak będzie. Jak wpadnę z formą i będę miał ciąg taki na bramkę, to wszystko jest możliwe. Do Gdańska na rowery, super. Do Gdańska zawsze jeżdżę w październiku na jeden turniej jednodniowy. Nocuję sobie tam w hotelu w Merkury nad morzem w Wielitkowie i tam sobie gram fajne turnieje. Tam faktycznie tam rowerami można pojeździć. W październiku się raz w roku zjawiam na szachach. Grałem z Dawidem Czerwem, oczywiście, że grałem. Wiesz co, no wykład. Nie puszczę im przedszkolakom się nie puszcza w PDF-ie raczej. Na tym polega cała magia nauki, że trzeba być osobiście. No pewnie, pewnie, a to dopiero w październiku. Sepcioletku, no pytasz mnie, kto jest lepszy, ja czy Dawid? No co mam ci odpowiedzieć?
Nie da się tak jednoznacznie stwierdzić. Pewnie poziom jest podobny, ale ja mam więcej doświadczenia przede wszystkim w szachach, jeśli to ma jakieś przełożenie. No bo jestem też starszy od Dawida, no, siłą rzeczy doświadczenia mam więcej. Ale Dawid, no, też zrobi tego jema. Jestem przekonany, to jest kwestia czasu. Robienie jema, no, bardzo trudne turnieje. Będę grał w Łazach na przykład kołówkę, czyli turniej 10-osobowy, zamknięty turniej z silnymi zawodnikami. Droga przede mną jest taka, że jak zagram trzy bardzo dobre turnieje, no to jest IM. Nie mam żadnej normy, niestety jeszcze, ale było blisko. Raz było bardzo blisko formalnie, a nieformalnie. Teoretycznie powinienem zdobyć, ale nie było wymaganej liczby zawodników. Słuchajcie, my tak długo gadamy. A gdzie są te partie? Jeszcze nie ma? A po 8 rundzie zawsze krótka przerwa. Ja już się rozkojarzyłem troszeczkę. No, jeżeli będzie turniej, to pewnie, panie kapitanie, będziemy w kontakcie, jasne. Jak tylko czas pozwoli. Dobra, wywołałem tutaj, słuchajcie, mamy arcymistrza z Azerbejdżanu. No, oni są bardzo silni, ale trzeba przełamać się w końcu. No, kurczę blade, trzeba się przełamać z tymi Azerami. Oni bardzo dobrze grają w szachy. Bardzo solidnie. To się czuje w ogóle w ich grze. Dobra, wybił. No widzicie, no już wybija. Goniec B4 będzie. Ja tutaj dokładnie debiutu nie znam. Wiem, że B5 tutaj. No właśnie. Atakujemy. Też goniec C4 grozi. On się nie złapie na to oczywiście. Jakiś goniec C6 zagra, może nie. A6. Tutaj też nie mogę, bo tutaj. No właśnie. No właśnie. Postraszymy go takim ruchem. Może gońca przerzucić. To jest bardzo ciekawa pozycja, ale z arcymistrzem będzie ciężko. Nie mogę roszady zrobić przez to. Podstawił. Podstawił, słuchajcie, teraz. Bardzo dobrze, tutaj grozi. I pionka odbiłem. Podstawił pionka. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Ale pionek odbity, jeden. Ok. Skoczek tutaj chyba będzie dobry. To tak, może koń A5 na bandę. Aha. Atakujmy. Na bandę go tutaj. Dobra. No tak po prostu. Jakiś F3? F3 po prostu. Zagramy tutaj. A tędy mi ucieka cwaniak. Okej, okay, goniec C2, roszada. Za dużej filozofii tutaj nie ma w tej pozycji. Ale pozycja jest bardzo dobra. E5. To zbije. E4 jak zagram, to już będzie świetnie. On jakiś może będzie próbował zbijać. Tutaj coś chcę zrobić. Tak, no muszę E4. Okej, okay, i tak zagrać trzeba. C4 nie będę mógł teraz. Tam coś wisi, tutaj wisi. Teraz będę mógł C4 zagrać. Okej, okay, tak. Aha, tutaj skoczek podwisał. Aj, to bym strzelił plombę. On zbije mi na C3. No zbije na C3. Podstawiłem. A już tak dobrze wyglądało. Czekajcie, a tutaj? Jest jeszcze taki ruch na szczęście. Jak z czasem? Z czasem jak z czasem. Czasem G3 i tutaj można próbować. Moje gońce dobrze stoją. To jest na pewno dobra pozycja, wiecie, no to jest aż żal, żeby taką pozycję przegrać. Ale spokojnie, to jeszcze wszystko trwa.
Ja tu już mówię o przegranej, tu nie ma przegranej, to jest dobrze wszystko. To jest bardzo dobrze. Tutaj on coś będzie pewnie tam wzmacniał. Znając życie, muszę tutaj wzmocnić tego pionka. Aha. No dobra, agresywnie. Na F4 chcę grać. Skoczka tam wrzucić. Tutaj coś jeszcze podwisa. Ale sprytnie zagrał. Tak. Jak tu, to tu. Musimy ze związania zejść. Tu trzymam A3, pionka. Dobra, to wygląda dobrze. Tam jeszcze mogę coś spróbować. Teraz skoczkiem zaszaleć. O właśnie. Tego gońca jakbym zdjął, byłoby ok. O, to już jest ważna partia, moi drodzy. To już jest ważna partia. On wie, że ma gorzej. On jest tego świadomy. Przewaga czasowa. Minuta więcej. Ok. Poleciał tędy. Mogę też tak. I tak zagramy. To będzie chyba lepsze. No dobra, tu mi przerwał komunikację. Dobrze zrobił. Czekajcie. Tutaj. Dobra, niech będzie. Ok. Dobrze zrobił, powiem wam szczerze. D5 koniecznie. Idziemy na całość i pionkami będziemy zasuwać. Aha. Do góry. Okej, wybił. Tak. Dobra. Czasu się robi mało. Zbijmy to. No uciekam, uciekam z powrotem. Ta pozycja na pewno jest lepsza. Jakoś spróbuję tam go... może wymianę zrobić. Okej. Tutaj. A słuchajcie, jak to rozegrać? Czas się kończy, nie? Okej. Pion do góry idzie. Wygrałem. Wygrałem z azerskim arcymistrzem. Tak jest, tak jest. 6 punkcików na 9. 6 na 9, moi drodzy. Dobrze, bardzo dobrze. Spadł mu czas, ale no pozycja cały czas kontrolowałem, żeby tam nie podstawić niczego. Ajajajajaj. Grałem z nim tydzień temu. No to jest rewanż, bo już nie pamiętam nawet. Dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No to była bardzo ważna partia i teraz słuchajcie, mamy dwie rundy jeszcze do końca. Okej. Ta partia była już wygrana? Chyba tak, bo jak skoczek tu, to tu pionek idzie. No tak, 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 to już chyba wygrana, wieża C8. Dobrze. No to się też zgadza, Soul, że jak miał gorszą, to spadł mu czas. No tak, bo ciężej się bronić. Mamy to, no. Ale on jest arcymistrzem i ma 2430. To musi być arcymistrzem, że tak powiem, doświadczonym chyba. Tak mi się wydaje. Albo bardzo młodym jeszcze arcymistrzem.
Chociaż młodzi arcymistrzowie. Nie no, 2430 to nie może być młody arcymistrz. No nieważne, nieistotne. Forma mutant. No czasem się coś uda, no. Przestań, nie jestem bogiem szachów. Słuchajcie, każdy inny szachista, który by troszkę podziałał sobie w internecie, myślę, że świetnie sobie by radził i no po prostu ja sobie działam w internecie i tak to wygląda. No ale dzięki mimo wszystko, dzięki. 43 lata, no to nie, to młody facet jeszcze, no to jeszcze całe życie przed nim. No fajnie jest zawsze, jak się wygrywa, to prawda. Zawsze jest fajnie, jak się wygrywa, pamiętajcie, ale... Ajajaj. Dobra partia na analizę może. Chociaż... No, on się pomylił. Oczywiście zobaczcie w debiucie zdecydowanie... Ja muszę też to zobaczyć. Będę rozpracowywał sobie te debiuty. Chodzi o to, że tutaj bicie na C4, ale ja nie mogę teraz, bo on bije mi tutaj. No i zagrałem, no i się pomylił. No ewidentnie się pomylił, bo bicie tu. No i oczywiście nie może zbić, bo bije i tam wieża wisi na A8. A jak bije tutaj, no to ciach. I pionki słabe odbijam. No pion więcej. No dlatego pozycja... Po tym posunięciu powinien chyba zagrać hetman C7 i pozycja czarnych jest ok, bo jest pion więcej zwyczajnie. Za cenę parę gońców oczywiście. Nie, tydzień temu z nim nie wygrałem. Z azerskim arcymistrzem nie wygrałem. Cieszę się, że to był azerski arcymistrz. Przełamałem w ogóle te fatum, bo Azerowie grają bardzo silnie. A co, żeby wygrać? Ile trzeba trenować? Godzin? Ale co, żeby wygrać? Nie rozumiem. To takie pytanie ogólne. Gdzie co? Gary Kasparow powiedział w swojej książce Ostatni Bastion Umysłu. Napisał, że żeby wygrać z arcymistrzem. Ojej, to ciężko powiedzieć. Może, nie wiem, no. Zależy, ile masz lat, ile trenujesz. 5 lat może. Mi się udało wygrać. Dobra, lecimy dalej. FM, ale bardzo silny widzę. 2708. Ale, dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy. Wiecie, że to jest też ważna partia. Zdajecie sobie sprawę. No ja sobie zdaję. Trochę emocji, emocji. Jaki wariant wybierze tutaj? A właśnie. No właśnie. Co ja zbiję, żeby dostać strukturę pionków taką, jaką teraz tutaj widzicie. Bo chcę zagrać coś takiego. Takiego prostego. H6, żeby tutaj zagrać. Chociaż. Nie wiem, co to za poza. Biały ma wygodną pozycję. Nie da się ukryć. On wskakuje. Bijemy. Goniec F4. No widzę to, widzę to. Tutaj na chwilę coś próbuję zrobić, ale tak, zaraz zagramy. Zbyt ostro może to wygląda. Na pewno mnie nieco ciśnie. No tutaj wejdzie skoczkiem. Nie wszedł tu skoczkiem. Mam nadzieję, że trochę jesteśmy w takiej pozycji, gdzie przeciwnik jest nieco wybity z rytmu. Mam nadzieję. Już mogę się mylić. Tutaj będzie G5 grane mocna. Muszę tak, żeby tam spróbować zagrać. Aha, tu na 4 mi. Poczekajcie, jak zagra tak, zbił. Dobra. Zbił. Nie, no muszę to robić. Hetman G4 jakiś. Dobra, tam. Okej, okay, tu mi wisi. Goniec C5, goniec bije.
Może najpierw tak. Nie chcę tak zagrać. Dobra, gram ostro. Trzeba tak grać, coś bronić, bo chcę skoczka zdjąć i tutaj wziąć, ale on gońcem zbije na pewno. Wow. Takiego ruchu nie przewidziałem. Tutaj. Tu mi zdejmie, to tu zdejmę. Tego skoczka nie mogę wziąć, bo goniec zbija. Sporo taktyki znowu. Tym razem on mnie napiera. G6 liczę. A jednak. Aha, bo na końcu ma szacha i bierze mi wieżę. Poczekajcie, ale może jednak warto. Skoczkiem tylko. On zagra tak. Nie, no skoczkiem. Skoczkiem. Okej. Tak? Powiem wam, ręka mi drży. Schodzę tutaj z tych ataków nieprzyjemnych. O, ciekawa poza. Mega ciekawie się porobiło. Wróćmy. Żeby tak zagrać. Tutaj szacha nigdzie nie ma. Okej. Nie chcę iść pod te związania. Ile ja mam czasu? Czas się kończy powoli. Tak. Skoczek jest, kurczę, bo tu mi bierze na końcu. Wiesz, jakaś jeszcze tam opcja zasłony będzie, jakaś może kontra, ale niestety tutaj przeoczyłem tutaj zwyczajnie. Przeoczyłem. Napierał i gdzieś tam jednak coś przeoczyłem. Różnobarwne dają mi jakieś jeszcze szanse, król w miarę odkryty. Właśnie, co tutaj dalej grać? Nie wiadomo. Czas się kończy, nie? Kurczę, gram tak. No nie wiem, co grać już. Też tym skoczkiem nie poszaleję. Kurczę, blade. Stoi po prostu dobrze. Hetman C1 mogłem zagrać zamiast skoczkiem na H7. Czas robi swoje. No właśnie, muszę wrócić. Tutaj znowu wisi. Dobra, coś tam wrócimy. Dobra, to się broni. Okej. Ajajaj. Aj, co ja w ogóle gram? Szach jakiś, kurczę, mądry. Jakiś mądry szach. Nie wiem, co grać, słuchajcie. Kompletnie. No nie wiem, wymieniam te hetmany, po prostu zgłupiałem totalnie. Nie widziałem w ogóle żadnej sensownej opcji na grę. Może powalczę o remis, bo nawet nie wiem, jak to ocenić.
czasu. Dobra, tutaj. Idziemy pionem. Przełomy, przełomy, przełomy. Masakra, co to za poza jest? Nie tym, nie tym, nie tym, nie tym. Co to za poza? 4 sekundy. To jest chyba wygrana. Mam nadzieję. Tak, to jest wygrana. Słuchajcie, to jest wygrana. Czas, czas, tylko czas. Dobra, mamy go. Ło. Uff. Pata nie dać, nie dać pata. Nie dać pata. Uciekać gońcem. Wow, mamy go! Masakra. 7 na 10, moi drodzy. 7 na 10. 7 na 10. Ajajajajajajaj. Co to się dzisiaj działo? Początek nie zapowiadał niczego, moi drodzy. Początek niczego nie zapowiadał. Ale jak już 7 punktów robię na 10, to już jest dobrze. Ale zobaczcie, przede wszystkim bardzo ważny motyw na końcu tutaj był. No wiadomo, że to raczej jest wygrana białych, obiektywnie patrząc. Ale chodzi tutaj o przełom, o przełom. Zbił i ten przełom dał mi szansę. Jeden pionek, 3 piony wolne. Jeden pionek robi karierę, nie? Masakra, co tu się działo. O, tam wieża oczywiście poszła. Tutaj w ogóle świetnie goniec współpracuje z tym pionkiem, zauważcie, bo nie pozwala królowi się przedrzeć tędy. Aż mi się łapy trzęsą, słuchajcie. Aż mi się łapy trzęsą. O Boże święty. Dobrze jest, tutaj trzymamy. No tutaj jakby zagrał, to by dostał kopnięcie. Więc wybić musiał. Ta pozycja, ciekawe, czy jest do uratowania, ale chyba nie, bo te pionki są słabe. Słuchajcie, on mógł zagrać lepiej, on mógł zagrać tak. Bo jak ja bym wziął tego... Dobra, już po temacie. Wołodar Murzin. Słuchajcie, ja z nim grałem już kiedyś. Oj, grałem z nim ze 3 partie chyba, 2 na pewno. To jest bardzo silny mistrz międzynarodowy młodego pokolenia. Bardzo silny. Lecimy. Nawet nie zdążyłem ochłonąć. Znowu grają to samo, patrzcie. Lecimy. No dobra, no co? No D5. Szybko i skutecznie, nie ma co się cyrtolić. D4 będzie, aha. Tutaj wymiany, no tak. Wiecie co, ale pójdziemy na te wymiany. Mnie remis tu bardzo satysfakcjonuje. Bardzo mnie remis satysfakcjonuje. I dlatego ja oddam tutaj pionka, grając tak. Ale on nie weźmie. Nie weźmie pionka, dobry jest. Dobry jest, skubaniutki jest dobry. Przerzucimy sobie skoczka. Aha, goniec na E3 zagra. Będę musiał wrócić. Skoczka na C6 chcę przerzucić, żeby na D4 punkt złapać. Psychologicznie może wrzucę mu remis, co? Ciekawe, jak się poczuje. Pewnie niezbyt dobrze. A6, żeby nie było... Aha, będzie mnie tutaj kopał. Chociaż ciekawym zagraniem było... Ajajaj. Nie chcę przesadzić, słuchajcie. Nie chcę przesadzić. Ale muszę chyba tak grać. E5 zaraz zagram zwyczajnie. Gońca wysunę. To jest dobry zawodnik. Tak, ja wiem. 15-latek, 2500 ranking. On jest bardzo, bardzo dobry rosyjski. Rosyjski talent. Niesamowity. Z takimi gra się najciężej. Najciężej się gra z takimi. Remis odrzucił. No dobra. Szuka tutaj na mnie opcji. To widać ewidentnie. Okej, B4 jakieś. No tak, muszę uruchomić gońca.
Wieża B1? Nie, to nie był taki miękki ruch. O tak. Według mnie zbyt miękkie posunięcie. Po C5 ja może zagram. Ale idzie na mnie tutaj. Ale idzie na mnie. W ogóle się nie czai. Okej. Gdzieś tam trzeba grać aktywnie. Gdzie mogę, to gram. Skoczek D6, tu będzie mi atakował. I teraz pytanie. Czy jak gonię D5 mogę, czy tu kopnąć? Kopnąć to nie. Ale poszedł na mnie pionami. Masakra. Wieża B8 po prostu trzeba było chyba zagrać. Zbijemy. Skoczek F5. Czy pionkiem to odbije? Pionkiem chyba nie. Hetmanem. To dostanie skoczek F5 i tutaj skoczkiem stanę ładnie. Ale on też będzie miał skoczka na D6 dobrego. No dobra, ale może... Może mój skoczek będzie silniejszy. Tam? Okej. Teraz pytanie. Tu wisi. No właśnie, tu wisi. A, no właśnie. Zagrajmy tak. Coś tam podwisa, ale próbuje coś grać. No trochę mnie tutaj przycisnął, niestety. Wieża B8 pasywne. Minuta na zegarze u niego i 10 sekund. Masakra. Skoczek na F3. On liczy, liczy, liczy. Nawet jakość pewnie liczy, może, żeby oddać. Bo tutaj te piony będą groźnie wyglądały. Dobra, zagrał tak jednak. Tu mam szacha, tylko ten szach nic mi nie daje póki co. On mi weźmie tu. No właśnie. Czekajcie, jakbym zagrał tak. Też nie za bardzo. Też nie za bardzo mi się to podoba. Czekajcie, a bicie tutaj hetman C2 może? Czy to coś w ogóle da? To już będzie ryzyko. Nie mogę się doliczyć, ale chyba nic nie daje. Wieża D2. O, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Dobra, idziemy jakoś tak. Muszę oddać piona. Czy muszę, nie muszę? Aj, tu podstawiłem. No nie, no widzicie, jak ja gram. Kurczę, szkoda, no. Szkoda. Wieża D4. Ajajajajajajajajaj. A tak się cieszyliśmy, nie? No, no cóż, rekordu nie będzie, ale wyrównanie rekordu jest. No muszę się uczciwie poddać, bo z młodzianem nie mam co grać tutaj w tej pozycji. Jest figura mniej. Trudno, trudno. Zobaczcie, no niestety, niestety. Ale dobra partia była, no. Dobra, trochę mnie tutaj załatwił. Znaczy ja podstawiłem. A z tego nawet słuchajcie, nie jestem zły, że podstawiłem. Trudno, no. W tych szybkich szachach. Nie wiem, co miałbym zagrać. No szkoda, że nie ma rekordu, ale dla mnie jest rekord. 7 punktów to jest dla mnie naprawdę rekord, mimo wszystko. Drugi raz z rzędu jest bardzo dobrze. No trudno, młody mnie tutaj... znaczy ja się oszukałem. Niestety, co by tu można było innego zagrać? Może tutaj, myślałem nad tym ruchem, słuchajcie, żeby tam, ale wieża D2 widziałem, coś takiego. No i tutaj chyba nic nie ma, niestety, nie można nic zdobyć. Więc tak, wiecie, no ciężko też zagrać taki ruch, no bo on bije tu zwyczajnie. Z drugiej strony też chciałem zagrać skoczkiem na C6, ale dostaję coś takiego. Liczyłem na to, że on może zbić gońcem, ja zbiję tutaj hetmanem, tam gonię coś postraszy króla, ale po tym ruchu jest ciężko. No zwyczajnie jest ciężko coś grać. Tak? No może i tak trzeba było, no teraz to się łatwo mówi, nie? No trudno, trudno, moi drodzy, ale 7 punkcików, Tightlet Tuesday na duży plus, moi drodzy.